Takie mam przeczucie, taką mam prośbę do was. Przeczucie. Przeczucie, że przyjdą tutaj osoby, które nie modlą się na różańcu, albo rzadko się modlą, a dzięki temu, że im udostępnicie, tam podacie, poklikacie co trzeba, jakoś ich tu pościągać, albo przynajmniej będą mieli propozycję, że im się wyświetli, klikną lub nie. Ja wiem, że to na każdym różańcu jest, ale dzisiaj mam szczególne przeczucie, że tak może być, że tematyka, no może wiecie, jak ktoś na przykład nie śpi w nocy z bólu, no to zobaczy taki temat i może Pana Jezusa poprosi o to, żeby wszedł w jego życie. Tak sobie myślę. Więc podajcie dalej, kliknijcie co trzeba, a my zaczynamy. Jeżeli jakkolwiek przerwie na Facebooku, to pamiętaj, że na YouTubie jest i tam możesz przejść szybko. Dobra, zaczynamy. Modlimy się do Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. To, no cóż, obiecuję modlitwę, podejmijcie też te intencje o uzdrowienie ciężko chorych mocą Najświętszego Imienia Jezus. Też pamiętajmy o modlitwę za ojczyznę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica radosna. Nawiedzenie, zwiastowanie Maryi. Przypomina mi się może mało chlubna historia dotycząca tego, że no cóż, mam pewnych znajomych lekarzy i znam ich imiona. Korzystam czasami z ich życzliwości, że mogę zadzwonić i popytać trochę o to moje zdrowie. Jestem bardzo im wdzięczny za ich życzliwość wobec mnie, że mi pomagają. No ale zasadniczo na tym moja relacja z tą osobą się kończy. Na wdzięczności, na pomocy. Dlaczego o tym opowiadam? Bo my możemy mieć trochę podobnie z Bogiem. Panie Boże, nie mam zdrowia. To rozmawiam z Tobą o tym. Jakbyś mógł mi udzielić. No, znajduję u Ciebie, wierzę, że możesz mi go udzielić. Ale żeby wejść głębiej w relację, czyli na przykład masz znajomego lekarza,
i nie tylko poprosisz Go o radę, ale wyjedziesz z Nim w góry, porozmawiasz z Nim o wszystkim i o niczym, sprawisz Mu jakąś przyjemność, będziesz pamiętał i zadzwonisz bez okazji do właśnie znajomego lekarza, który, no cóż, no w takiej relacji jest Twoim przyjacielem. Pan Jezus chce być Twoim przyjacielem, chce być Twoim lekarzem, owszem, ale przede wszystkim przyjacielem. Chcę, żebyś przychodził do Niego z różnymi sprawami i od święta, i gdy jesteś chory, i gdy jesteś zdrowy, i gdy masz o co prosić, i gdy nie masz o co prosić. Pan Jezus, wróć, anioł Gabriel, Pan Jezus też w sumie, anioł Gabriel przyszedł do Maryi pośrodku jej codzienności. Ona go przyjęła pośrodku Twojej codzienności. Przemyśl, czy czasami nie traktujesz Pana Jezusa jako lekarza, ale jako przyjaciela. Nie ma czasu, są inne sprawy. Panie Boże, ulecz mnie, ale za bardzo przyjaźnią z Tobą nie jestem zainteresowany. Czy to czasami tak nie jest? I czy nie warto podjąć decyzję? Zapraszam Cię, Panie, do całego mojego życia codziennego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zaśpiewajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Część z Was może się nie odnajdzie w tym obrazie, a część może doskonale. Przypomnijcie sobie, jak graliście w jakąś grę zespołową, na przykład w siatkówkę, było Was za dużo, żeby wszyscy mogli być na boisku, w związku z tym część była na ławce rezerwowych, część była na, właśnie w grze. No i przypomnij sobie ten moment, w którym schodzisz na ławkę rezerwowych, no i czekasz, kiedy wejdziesz. No i w pewnym momencie ktoś łapie kontuzję, coś go boli, no to wchodź. Wchodź do gry. No i w sumie źle, że kontuzję złapał, ale w końcu mogę się wykazać, w końcu mogę zagrać. Też może z ciężkim sercem schodziłeś z boiska, ustępując komuś, bo ktoś też chce zagrać. Albo może i siedziałeś cały czas na ławce rezerwowych, bo inni niech tam się wyżyją, a ja nie potrzebuję. No cóż, w życiu może być podobnie z chorobą i z Jezusem. Że póki jesteś zdrowy, póki jesteś zdolny do gry, jest dobrze, jest przyjemnie i zdobywasz punkty i cieszysz się, inni są z ciebie dumni, masz wrażenie, że się nadajesz, no to Pan Jezus jest na ławce rezerwowych. Ale gdy pojawia się choroba, gdy pojawia się ból, gdy pojawia się jakieś poczucie, oni mnie tu chyba nie chcą, bo jestem najgorszy z wszystkich. Ja im chyba zawadzam, oni chyba krzywo na mnie patrzą, to lepiej zejdę z tego boiska. Panie Jezu, wejdź. Zachęcam Cię, żebyś teraz wpuścił do gry Pana Jezusa. Na tym różańcu. Maryja Ci w tym pomoże i podpowie, jak to dokładnie zrobić. Ale gdy wydobrzejesz, gdy już zdrowie wróci, no Pan Jezus niech dalej będzie w grze, a Ty na ławce rezerwowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Teraz chcę Wam opowiedzieć o spotkaniach ciężko chorych dusz. Ich ciężka choroba polegała na tym, że one z jednej strony potrzebowały i chciały pomocy księdza, ale z drugiej strony wszelkie tłumaczenia jakby odbijały się jak groch od ściany. Z jednej strony ta osoba wiedziała, że Pan Jezus jest ważny, wiedziała, że modlitwa jest ważna, że powinna wierzyć. Wszystko to wiedziała. Ale na różne tłumaczenia typu patrz na Jezusa, jakby nie reagowały, jakby głuche były te osoby. Gdy się im tłumaczyło, nie pomaga Tobie do uzdrowienia to, że tak się skupiasz na sobie, tak się skupiasz na brakach, tak się użalasz nad sobą, nie pomaga Ci to do uzdrowienia. To raczej pogarszało sytuację, niż ją polepszało. I z innych stron jakieś tłumaczenia, no, miałem wrażenie, że
niby osoba dużo wie, ale z drugiej strony przypominała osobę, która chodzi po stajni, widzi odchody pod swoimi nogami, włazi w te odchody zwierzęce. Później patrzy na jakiś dziurawy dach, patrzy na... trzęsie się z zimna, narzekając na to, że nie jest tak, jakby chciała. Ktoś jej opowiada, a tu Pan Jezus leży na sianie. Jakby nie słyszała, nie widziała, nie tam wzrok jest skierowany. Więc w dalszym ciągu wypatruje, a tu jest ubogo, a tam brakuje, a tu mi nie pasuje, a tu mnie opuścili, a nie ma ze mną kogoś. No to cóż, jeżeli chcesz być uzdrowiony dzisiaj, jeszcze raz to powtórzę, jeżeli chcesz być uzdrowiony dzisiaj, patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Ostatnio byłem dość długo w domu rodzinnym. Choroba mnie tam przytrzymała. Przyjechałem już taki, wchodząc w chorobę, no i później odchorować musiałem. Już tak dawno, długo w domu nie byłem rodzinnym. I opowiadałem wam już, może to widzieliście, moja mama tak się cieszyła, że akurat tak się poskładało, że mogłem być dłużej w domu rodzinnym, bo tęskniła, bo kocha, bo... Pozdrawiam cię, mamo, jeśli mnie słyszysz. No i można to zanalizować pod kątem tych naszych kryteriów, o których dużo ostatnio mówiłem. Czy mama chciała, żebym zachorował? Oczywiście, że nie. Ale czy wolą jej jest to i czy cieszy się z tego, że jestem blisko? A choroba jest do tego środkiem, żebym, no właśnie, gdzieś był za ścianą, czy porozmawiał. Graliśmy tam w różne gry planszowe. No tak. Podobnie może być właśnie z Maryją. Podobnie może być z Bogiem. Czy Pan Bóg chce twojej choroby? Nie chce. Czy może się cieszyć, że w chorobie jesteś blisko Niego? Bo inaczej byś nie był. Gdyby nie było choroby, byłbyś zajęty tym, żeby brylować w tej grze twojej. Tak, cieszy się z tego, że jesteś blisko Niego, że choroba cię przybliża do Niego. Czy On ma moc cię uzdrowić? Oczywiście, że tak. Ale boi się, że odejdziesz od Niego, gdy staniesz się zdrowy. Że znów będziesz się opierał na sobie. Że jeżeli nie uzdrowi twojej dumy i pychy, zdrowie może tobie zaszkodzić i spowodować, że wyjedziesz, nie będzie ciebie. On będzie tęsknił. No cóż, ktoś żartobliwie podsumował, że w domu ksiądz miał witaminę M. Witaminę M. To ja chciałbym też wam podsunąć taką, dzięki której zdrowiu, czyli moją mamę. Ja chcę wam podsunąć taką witaminę M na wasze zdrowie, Maryję. Niech ona teraz was dotyka, zwłaszcza duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zaśpiewajmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, poszukiwanie Jezusa, znalezienie Go w świątyni. Dziś, ostatniej nocy, tej nocy właśnie, miałem przedziwny ból kręgosłupa, bo w sumie to nie był normalny, nigdy takiego wcześniej nie doświadczyłem. Jakby duchowy ból kręgosłupa, nie wiem jak wam to wytłumaczyć. Wiem, że bolało i skłoniło mnie do... I to nie wynikało z jakiejś choroby czy czegoś podobnego, nie wiem, ale skłoniło mnie do refleksji co do osób, które nie mogą spać w nocy, ponieważ właśnie tak boli ich kręgosłup, że nie da się spać. Przypomniałem sobie też taką noc, jedną z kilka miesięcy temu, gdzie całe ciało tak bolało, że po prostu nie dało się spać. Nie można było sobie miejsca w łóżku znaleźć. No. Ani uciec w sen, ani wstać, nic innego nie można zrobić. I sobie myślę o takich osobach, które szukają ulgi na modlitwie, bo ten ból jest tak nieznośny, że jedynym rozwiązaniem jest ani wstanie z łóżka, ani leżenie, ani zawołanie kogoś, ani cokolwiek innego. Jedyną ucieczką i jedyną ulgą jest modlitwa. Jeżeli mówię o Tobie, bo jesteś ciężko chory, bo taki masz czas, bo masz taki czas niepewności, bo masz taki czas choroby, proszę Cię, szukaj Jezusa. Natura nas skłania, żeby przede wszystkim szukać ulgi, żeby szukać zdrowia, żeby szukać wyjścia z uśmierzenia bólu. Nade wszystko szukaj Jezusa. Możesz Go szukać pośrodku tego bólu, możesz wykorzystać ból do tego, żeby Go bardziej kochać. Możesz Go prosić o oddalenie bólu, nie zawsze to zadziała.
Bóg wszystkim tak pokieruje, żebyś miał przede wszystkim duszę uzdrowioną. Dla Niego to jest najistotniejsze. Więc w jakimkolwiek Twoim bólu, proszę Cię, przede wszystkim szukaj Jezusa, a nie szukaj ukojenia czy uśmierzenia bólu. Chociaż rozumiem Cię, że to czasami tak zajmuje umysł, że zamyka oczy na poszukiwanie Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dobry Bóg, niech was uzdrowi w imię Jezusa. Niech różne choroby, co do których już straciliście nadzieję, że się poprawi. Niech Pan Bóg uzdrawia w imię Jezusa, niech wasze dusze będą uzdrowione. W imię Jezusa niech te błędy przed wami zakryte, te, które nie chcecie zobaczyć, niech będą uzdrowione. Niech Bóg otworzy wam oczy na uzdrowienie. Niech ten ból, który jest warunkiem uzdrowienia, będzie przyjęty przez was. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Trzy punkty mi przychodzą do głowy. Pierwszy będzie banał. Subskrybuj kanał z dzwonkiem. I w ogóle wiem, że dużo was nowych jest. Cieszę się, że przyszliście. To zostańcie już codziennie o 20:30. Są takie modlitwy. Punkt drugi. Co ja miałem powiedzieć? Będzie modlitwa wstawiennicza za chwilę. I będziemy się modlić właśnie. Będę się modlił o uzdrowienie, zwłaszcza ciężko chorych. Jeżeli kogoś masz takiego na myśli, skopiuj link i wyślij mu, żeby dołączył do nas. Będzie moc Ducha Świętego, będzie moc śpiewu. Ania i Jakub właśnie będą nam posługiwać. I przez piękno śpiewu niech nasze dusze unoszą się do Bogu i otwierają się na uzdrowienie. Punkt trzeci. Punkt trzeci. To zaczynamy. Modlitwa wstawiennicza. Jak chcesz jeszcze jakąś swoją sprawę zostawić, zapisać, chcesz, żebym się o coś pomodlił, możesz to teraz zostawić, jakąś osobę polecić, czy siebie samego. Obiecuję, no Duch wie, kiedy chce, niech nas prowadzi. W imię Boże zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wołam Cię, Duchu Święty, na początku tej modlitwy. Wołam Cię, Duchu Święty, wraz z darem wiary w moc imienia Jezus. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź wraz z darem uzdrowienia przez imię Jezus, przez powoływanie się, przez wołanie Jezusa, by był tu obecny, przez poznanie tożsamości Jezusa, dzięki imieniu Jezus, dzięki najświętszemu imieniu Jezus. Proszę Cię, Duchu Święty, byś działał przez śpiew, byś działał przez słowa, przez Słowo Boże, które będzie za chwilę odczytane, przez słowa piosenki. Przyjdź, Duchu Święty, wołam Cię, proszę Cię, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, tak pragniemy Ciebie, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź. Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Duchu Święty, tchnienie Ojca. Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź. Duchu Święty, Tyś mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam. Tyś mądrością. Duchu Święty, Tyś mądrością niezmierzoną. Ty oświetlasz drogi. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam. I prowadzisz nas. I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla
na nas, Ojciec, Duchu przyjdź. I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas, Ojciec, Duchu przyjdź. I prowadzisz nas. I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas, Ojciec, Duchu przyjdź. Prowadzisz nas. I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas, Ojciec, Duchu przyjdź. Duchu Święty, myślę o tych osobach, które z chęcią przyjęłyby od Ciebie uzdrowienie i chciałyby, żebyś zabrał ból i cierpienie i chorobę, ale niewiele więcej chcą od Ciebie, niewiele więcej oczekują. Nie bardzo chcą, żebyś zmienił ich nawyki. Nie bardzo chcą przyjąć Ciebie jako przyjaciela. Wolą Ciebie trzymać na dystans. Z chęcią przyjmą łaskę Twoją pod warunkiem, że właśnie przyniesie im upragnioną ulgę. Bo tak są bardzo udręczeni, że pragną ulgi. Przyjdź, Duchu Święty, do nich, by otworzyć ich serce na relacje, na zmianę. Przyjdź, Duchu Święty, bo ich serce jest pustynią. Nawet kropla wody, Twoja, Duchu Święty, może coś zmienić. A co dopiero deszcz łask, który możesz zesłać dzisiaj. Otwórz nasze serca na te łaski, na tę wodę, na tę rzekę, na ten deszcz, który chcesz do nas dzisiaj skierować. Otwórz nasze serca, Duchu Święty. Duchu przyjdź i prowadź nas. Duchu przyjdź i prowadź nas. Duchu przyjdź. Duchu przyjdź i prowadź nas. Duchu przyjdź i prowadź nas. Duchu przyjdź. Duchu przyjdź i prowadź nas. Duchu przyjdź i prowadź nas. Duchu Święty, daj nam odczytać dobrze sens i pomodlić się i przyjąć owoce modlitwy na podstawie właśnie tych słów z Księgi Mądrości. 3 rozdział, 1 werset i dalej. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście, a odejście od nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku, będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Święty Janie Pawle II, wołam Cię, bo przypomniały mi się słowa, które wypowiedziałeś po przeczytaniu tych słów. Choroba to Boże nawiedzenie. Proszę Cię, Boże, żeby każda choroba tej osoby, która przychodzi tutaj na modlitwę, była Bożym nawiedzeniem. Żebyś spotkał tę osobę chorą. Przyszedł do niej, by przestrzeń choroby była przestrzenią spotkania i zjednoczenia z Tobą. Spraw, byśmy nie zamykali się i nie wyrzucali Cię za drzwi, gdy Ty przychodzisz i nawiedzasz nas w tym naszym szpitalu.
i w tej naszej chorobie. Gdy dopada nas piec utrapień, gdy mamy wrażenie, że po prostu jesteśmy po środku ognia, spraw, by ten ogień był oczyszczający, byśmy byli wypróbowani, gdy przychodzi doświadczenie ognia i próba ognia, znajdź nas godnymi siebie. Niech ten ogień, który płonie, niech nie dosięga naszego ciała, niech będzie jak ten krzew, który płonął, a się nie spalał. Niech ten właśnie ogień wypala brudy i grzechy i winy i należną karę i błoto grzechowe, niech on wypala właśnie ten ogień Bożej miłości. Proszę Cię, byś królował w duszy osoby chorej, osoby, która przychodzi do Ciebie i możliwe, że ma ciało w pełni zdrowe, ale dusza może być bardzo chora i bardzo zarobaczona. Wytłumacz, Panie, nam. Wytłumacz i powiedz nam to, co mówisz w Księdze Mądrości, ale tak, żeby to dotarło po raz kolejny i mocno, i gdzieś do dna serca. Łaska i miłosierdzie nad wybranymi. Ci, którzy wytrwają w miłości, którzy z miłości będą znosili utrapienia życia i piec doświadczeń, będą przy nim trwali. A ci, którzy zaufają mu, zrozumieją prawdę. Panie, przyjdź do wszystkich tych, którzy nie ufają Tobie, a więc nie rozumieją prawdy, rozmijają się z nią. Może nawet właśnie doprowadza ich to do żalu, pretensji, skupienia na sobie, na swoim bólu i jakiś diabelski błoto spoczywa na oczach, że nie widzą Twojego działania, że nie widzą Twojego nawiedzenia, że jedyne co widzą to kaźń, to skarcenie, to doświadczenie, to ogień, to próba, to sąd. Przyjdź, Duchu Święty, w imię Twoje proszę Cię o uzdrowienie. W imię Twoje proszę Cię o uzdrowienie najpierw duszy. Tak to widzę, tak to obserwuję, że nasza społeczność przede wszystkim ma taki charyzmat, że tutaj, Panie, wybrałeś sobie miejsce na uzdrawianie duszy. Uzdrawianie duszy z jej zapiekłych ran sprzed wielu, wielu lat, które oddziaływują aż do dzisiaj. Ty dotykasz, dajesz męstwo do tego, żeby wytrzymać ten dotyk, otworzenie tej rany i otwartość na Ciebie, otwartość na ludzi, otwartość, która jest związana z tym bólem podobnym do otworzenia starej rany, zabrudzonej. Proszę Cię więc o uzdrowienie tych ran, proszę Cię o uzdrowienie poczucia odrzucenia, lęku, proszę Cię o uzdrowienie różnych nerwic, proszę Cię o uzdrowienie poczucia krzywdy, poczucia niesprawiedliwości, wszelkiego chaosu wewnętrznego, który jest wynikiem grzechów osobistych i grzechów innych. Proszę Cię o uzdrowienie fasu, wszelkich zmian w mózgu spowodowanych przez alkohol, spowodowanych przez nadużywanie alkoholu przez matkę w ciąży. Proszę Cię, by wszelkie zmiany w ciele, w organizmie, które są spowodowane właśnie spowodowane przez alkohol, w imię Jezusa niech zostaną uzdrowione, niech tak jak 2000 lat temu Jezus potwierdzał swoje słowo z cudami i znakami pełnymi mocy, cudami, niech teraz one się dzieją, aby ta osoba, która jest uzdrowiona, nie tyle cieszyła się ze zdrowia i z ulgi, ale cieszyła się, że spotkała Boga i może Mu służyć i może Jemu życie oddać i znajduje sens w tym, że znalazła Boga na modlitwie, znalazła Boga przez uzdrowienie ciała. W imię Jezusa niech bóle kręgosłupa odejdą. Chroniczne bóle kręgosłupa, które nie pozwalają spać w nocy, przez które drętwieją kończyny. W imię Jezusa niech te bóle kręgosłupa odejdą. Imię Jezus niech będzie wezwane nad chorymi kręgosłupami, nad
wszelkimi drętwiejącymi kończynami, nad wszelkimi zmianami w mózgu w imię Jezusa. Niech ciężko chorzy zostaną uzdrowieni przez moc imienia Jezus, przestawiennictwo świętego Jana Pawła II, przestawiennictwo Maryi, przez moc Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty z łaską pokoju, pokoju, który otwiera na uzdrowienie. Przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź Duchu Święty. W imię Jezusa przyjdź do tych, którzy potrzebują pokajać się przed Tobą i uznać siebie za grzesznika, którzy potrzebują pochylić swoją głowę, złamać kark i ten twardy kark musi nagiąć się przed Tobą, Boże Święty. Ulituj się nad nami, Jezusie, Synu Dawida, daj nam to wołać, daj nam się modlić tymi słowami, śpiewać Tobie właśnie i znaleźć ulitowanie, ulgę, ale nade wszystko Ciebie, Jezu Chryste. Zapraszam Was właśnie do powtarzania tych prostych słów i śpiewania, wypowiadania imienia Jezus. Niech to imię uzdrawia Cię i te wszystkie dolegliwości, które powodują, że noce są bezsenne, że utrudnione jest bycie darem dla innych. Utrudnione są codzienne obowiązki. Proszę Cię, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. 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 Ulituj się, Panie, nad pyszałkami. Ulituj się nad tymi, którzy mają twardy kark. Ulituj się nad tymi, którzy biorą całą winę na siebie. Ulituj się nad tymi, którzy są udręczeni przez swoje skrupuły. Ulituj się, Panie, nad tymi, którzy tak wielkie bóle ciała mają, że to im przesłania Ciebie. Nie? Rezygnują z modlitwy, bo tak skupiają się na bólu. Bólu duszy lub bólu ciała. Ulituj się nad nimi. Ulituj się nad nami, Jezusie, Synu Dawida. Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ulituj.
Ciebie, Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ulituj się nade mną, gdy wołam do Ciebie, Jezu, Synu Dawida. Ulituj się nade mną. Ulituj się nade mną. Ulituj się. Ulituj się nade mną. Ulituj się nade mną. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad chorobliwie zazdrosnymi. Ulituj się, Jezusie, Synu Dawida, nad osobami chorobliwie podejrzliwymi. Ulituj się nad chciwymi, ulituj się nad łakomymi. Ulituj się nad nieczystymi. Ulituj się, Jezusie, Synu Dawida, nad tymi, którzy mają skłonności homoseksualne. Ulituj się, Jezusie, Synu Dawida, nad tymi, którzy wołają do Ciebie. Mają w sobie dużo egoizmu, chcą z niego wyjść, pokładają w Tobie nadzieję, że Ty ich uwolnisz, Ty ich uzdrowisz. Ulituj się nad terminalnie chorymi, ulituj się nad tymi, którzy zaglądają śmierci w oczy. Ulituj się, Jezusie, Synu Dawida, nad tymi, którzy starają się poddać Twojej woli, ale gdzieś ta wola starego człowieka wciąż się narzuca. Ulituj się, Jezusie, Synu Dawida, nad Kościołem, ulituj się nad wszystkimi wspólnotami porozbijanymi. Ulituj się, Jezusie, Synu Dawida, nad wszelkimi wspólnotami w Kościele, które nie wyglądają tak, jak Ty byś chciał, bo są naznaczone grzechem, naznaczone chorobą. Ulituj się nad nami, Jezusie, Synu Dawida, pobłogosław, rozlej Ducha Świętego. Prowadź nas, Duchu Święty. Prowadź nas, Duchu Święty. Najpierw do Ciebie, a potem do uzdrowienia. Przede wszystkim do Ciebie, a Ty dasz nam zdrowie. Błogosławię Was w imię Jezusa. Błogosławię Was w imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Jeżeli komuś mało, to za chwilę jeszcze dziesiątka różańca i mamy jedną pieśń jeszcze do zaśpiewania, która ma ambitny tekst, bo ma jedno słowo w tekście. O, nawet nasz... takim słowem będziemy się modlić i taka piosenka przed nami. Jak chcecie, to zapraszam Was jeszcze, by zostać. Oczywiście, kto ma czas, to zapraszam, a poproszę Was o modlitwę. O modlitwę za tych, którzy nam teraz pomagali do tego, żeby wznieść duszę do Boga, otworzyć się na uzdrowienie, czyli za Anię, za Jakuba, Grzegorza, który był w tle, za Marysię, Asię, które też są dzisiaj w studium, posługują Wam ze wszystkich. Pomódlcie się po prostu za nas. Prosimy Was o wiarę, którą będziemy mogli posługiwać Wam. Ojcze nasz, który narodziny Pana Jezusa, wróćcie do tego, co Was najbardziej poruszyło. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobrze, zapraszam Was na jutro. Jutro będzie tematyka, będziemy walczyć o pragnienia. To jest dobry temat w ogóle. Ze świętą Anielą z Foligno będziemy walczyć o pragnienia i o tym myśleć. Co to tam trzeba zrobić, żeby zawalczyć o swoje pragnienia? No to jest dobre, no, a niektóre trzeba odrzucić, żeby zawalczyć o te głębsze. No ale to jutro. Co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Część może z Was skojarzy, część może już wie, a część może w ogóle odkryje. Za chwilę oprócz tej piosenki, która jeszcze będzie na koniec, którą będziemy się modlić, to jest podpięte piosenka, która już jest na kanale od dłuższego czasu, a którą właśnie wspólnie z Jakubem tworzymy. On śpiewa, ja tam się modlę wstawienniczo. Ukryty w Tobie. Tak trzeba byłoby napisać w YouTubie, żeby to znaleźć. Ukryty w Tobie. Albo po prostu pójść po linku, który jest w podpiętym komentarzu. To tyle na dzisiaj. Cieszę się z każdego z Was. Cieszę się, że tak licznie byliście i zostaliście na modlitwie wstawienniczej. Chyba dalej Was dużo jest, tak mi się wydaje. No jakoś tak. Dobrze, że jesteście. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. To pamiętajcie, prosty tekst. Będziemy się modlić imieniem Jezus jeszcze na koniec. Jak się za mnie pomodlicie, to będę wdzięczny. Święte imię Jezus, Jezus najwyższe imię, najpiękniejsze imię, w tym imieniu zbawienie, uzdrowienie, odkupienie, w tym imieniu Jezus. Jezus.
Śpiewajmy imię Jezus. Jezus, tylko Jezus. Śpiewaj, duszo moja, imię Jezus.